Co tam? Karolina Rakoczy, dom szyty na miarę. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Rutkowski. Jesteśmy w Centrum Szkoleniowym Blachy Pruszyński. Wojciech Rutkowski, trener Akademii Rzemiosła. Wojtku, co tu się odbywa? Akurat trwa szkolenie, które zaraz podejrzymy tutaj z panią razem. To chodźmy. Jesteśmy w nowym Centrum Szkoleniowym Blachy Pruszyński i akurat na tych ekspozytorach kursanci uczą się montować blachę. Tutaj działamy na makietach. Panowie tutaj zaczęli już obróbkę komina z tej strony, zobacz. Patrzę, Kamil akurat tutaj działa z panami, wyznacza dwusieczną kąta. Weźmiemy teraz więcej szczegółów. Kamil nam powie potem więcej szczegółów. Tak. Kamil tutaj doniósł, że rodzinna firma, przedsiębiorca. Podoba się panu to szkolenie? Przyda się na coś? Tak, jest to coś, dla nas coś nowego. Nie mamy doświadczenia w pokryciu blachami na klik. Jestem na szkoleniu z synem. Nie pierwsze szkolenie w naszym życiu zawodowym. I jesteśmy bardzo wdzięczni firmie za to, że umożliwiła te stanowiska i materiały, żeby można było uczyć się tutaj, a nie na dachu u klienta. I jesteśmy wdzięczni instruktorom za to, że przekazują nam swoją wiedzę, bo taką też trudno uzyskać z innych źródeł. A co tu panowie robicie właśnie w tej chwili? Robimy teraz zakończenie okapu i przygotowanie pod obróbkę ogniomówki. To pracujcie, nie przeszkadzam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszym szkoleniu mamy montaż blachy na rąbek, czyli to, co niedawno opowiadaliśmy. I tutaj panowie uczą się techniki obróbki kominów oraz wykończeń innych detali na dachu. I prowadziłeś tutaj to szkolenie dzisiaj? Tak. Do którego z panów mogę spytać, czego się nauczył? O tego pana. Tego, dobra, idziemy do tego pana. No. Maciej Piechaczek z firmy Perfect Dach, okolice Kędzierzyna Koźla. Bardzo ciekawe szkolenie, bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy się uczymy. A pierwszy raz pan jest na tym szkoleniu Blachy Pruszyńskiej? Tak, pierwszy raz na szkoleniu, bardzo dużo detali się uczymy. Tutaj gdzieś tam ciężko jest się tego samemu na budowie nauczyć, nie ma na to przeważnie czasu. Tutaj mamy bardzo dużo materiału do zużycia, do wykorzystania, do wyrzucenia. Jest na czym się uczyć. Super. No to niech pan sobie pracuje dalej, ja sobie tu jeszcze podakręcam. A gdzie są rękawice? Na stoliku. Tymi kleszczami najpierw było przełamać, zrobić miejsce przegięcia i wtedy ma idealnie blacha się złożyć w tym miejscu, gdzie chcemy, tak? Złożyć. Kolanem przytrzymać, tu przytrzymać i ściśnić. Dobra. To ścisnąć? Wyciąć łuk i tyle, tak? Panowie, macie z czymś problem? Bo mistrz przyszedł pomóc. Nie, nie ma żadnych problemów. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra, okej. Okay. To, co mówiłem, przed obróbką warto ściągnąć wcześniej folię. Teraz podczas ściągania folii, to folia tam zostanie, tak? A to, co mówiłem, narzędzia są takie blacharskie, tak wyprodukowane, żeby nam nie niszczyły tej blachy. O, w ten sposób. I teraz będziecie musieli się gimnastykować z tym, żeby wyciągnąć ten blach. Albo zostawiacie na dachu. I teraz tak. Co, wyznaczacie linię startu, tak? Tak. Dobra, okej. Okay. Trzeba pamiętać, że te obróbki mają być tylko zamocowane do dachu, a startówka musi być do komina zamontowana. Tak. O odpowiednim profilu i zamontować ją do komina. Zgadza się?
Jak zamontujemy ją tutaj, tylko z automatu i ta jest zamontowana do komina. Jak już pan tu zagina, a który detal najwięcej kłopotów sprawiał, albo co nowego było, czego do tej pory pan nie robił na budowach czy na dachach? Detalem jest zawsze tył komina, który już mamy zrobiony. Nauczyliśmy się parę gdzieś tam sztuczek. Coś było nowego, czego nie wiedzieliście do tej pory? Tak. Dużo nowych rzeczy praktycznie takich. Wiedzieliśmy ogólnie, jak to wykonywać, ale nauczyliśmy się parę chwytów, jak to robić łatwiej, sprawniej i lepiej. Przerwa obiadowa. Korzystając z chwili ciszy, mogę zrobić podsumowanie odcinka. Mieliście tu migawki ze szkolenia, jak to wygląda w Akademii Rzemiosła. Studio Blachy Pruszyński, studio szkoleniowe, ono się cały czas rozwija, cały czas pojawia się coś nowego. Ja też nieraz miałam okazję uczestniczyć w takim szkoleniu, bardzo polecam. Jeśli chcecie więcej szczegółów, to oczywiście odsyłam na stronę Blachy Pruszyński i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. I ja już nic i nie mówię. I ty już nie musisz nic mówić wtedy. No. To co ja chyba, mówię, że chcesz tylko... bardzo coś powiedzieć tutaj, nie wiem. Co ja mam tylko powiedzieć? Kto tam? To ja powiem...